jest taki przesąd, że jak się coś robi w Sylwestra, to później się to robi przez cały rok, wiesz? No więc ja jak zawsze będę cały rok siedział w maku specjalnie dla Was, a dzisiaj jest odcinek sylwestrowy, bo dzisiaj jest Sylwester i życzymy Wam szczęśliwego nowego roku. Jestem dzisiaj z Magdą i właśnie podjechaliśmy pod McDonalda i wiem, że czekaliście na tego typu odcinek. Nie było go dawno, bo nie chciałem, żeby spowszednią. Żeby to była teraz taka nowość, takie mocne... No. Walnięcie, no. Żeby wszyscy się nie przyzwyczaili i potem powiedzieli, no to już nuda w sumie, no ale tak to czekaliście i w końcu jest. Magda, ile? 200 zł. Jezus Maria, posrało go. Ja wiem, że to jeszcze nie jest odcinek za 1000 zł, bo chciałbym, żeby to było w wydaniu takim spektakularnym i zaangażować w to trochę więcej ludzi. Na razie jeszcze czekam z przygotowaniem. Pracujemy nad tym. Powiem, że, bo miałem taki pomysł, żeby zamówić za 200 zł same cheeseburgery, ale jeżeli to zablokuje restaurację w jakikolwiek sposób, to po prostu weźmiemy przypadkowe rzeczy za 200 zł. Skoro dzisiaj jest Sylwester, to powiem Wam, że jutro czeka Was specjalna niespodzianka, bo będę, jak już niektórzy wiedzą z Facebooka, bo tam też warto wejść i polajkować, będę w Familiadzie, w specjalnym wydaniu Familiady noworocznym. Już jutro o 14 w TVP2, tak? O 14 w Telewizji Polskiej. Czyli jak będziecie już dobrze na kacu, to możecie sobie wejść i obejrzeć Familiada. Będą Beksy, będzie Piotrek Ogiński i Maciek z Media Fan. A jutro się przekonacie, bo ja będę tam odgrywał niemałą rolę, prawda? Tak, Patryk zgarnął wszystko, co się dało. I to rzutem na taśmę, także musicie tam być jutro ze mną. A teraz przyjechałem ja, jedyny w swoim rodzaju. Król McDonalda, dzisiaj nie mam tej koszulki, ale trudno. Ciekawe, jak to wyjdzie. Dzień dobry, mówi Sylwia, czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry, proszę Pani, ja mam taką nietypową dosyć sprawę, bo... Tak? Podoba mi się Pani nastawienie, także jeżeli możemy zrobić taki interes, to bardzo, bardzo bym chciał, żeby mi Pani dała, jeżeli to jest możliwe, jeżeli to nie zablokuje restauracji, bo ja bym chciał zamówić same cheeseburgery za 200 zł. Cheeseburgery za 200 zł. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Tylko super. Będzie Pan musiał na nie trochę poczekać. Ile? No nie wiem, to zależy jeszcze jak idzie produkcja tych cheeseburgerów. Nie, ale proszę mi powiedzieć tak mniej więcej, czy to nie za chwileczkę się spytam, dobrze? Dobra. Tak, wyślemy Pana na specjalne zamówienie i przyniesiemy te cheeseburgery, także nie będzie Pan stał i blokował kolejki. Chciałbym, żeby to była tajemnica, jakie dostanę. Możemy tak się umówić? Chwileczkę. Dobra. To jest odcinek noworoczny i potem je postaram się rozdać tutaj wszystkim. Dobra? Każdy dostanie kanapkę w gratisie. Każdy dostanie kanapkę w gratisie i szczęśliwego nowego roku do pakietu. W pakiecie. Około 10-12 minut. Dobra, to super, to czekam. Zapraszam w takim razie do kolejnego okna. Dobra. Dziękuję. Dziękuję. Pani ma dzisiaj roboczego Sylwestra. Tak. Ja miałam w ogóle całe święta robocze. To wie Pani co, bo dzisiaj jest taki specjalny... Dzień dobry, mówi Sylwia, czy mogę przyjąć zamówienie? No tak, no bo z Panią pogadać tam. Nie wiem, czy Pani kiedykolwiek oglądała na YouTubie coś takiego. No, moi synowie tak. O, proszę ich pozdrowić ode mnie. Dziękuję. Kanał Kameralnie na YouTubie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Zająłem królewskie miejsce. Elegancko. To jest moje miejsce parkingowe. W końcu wystarczająco duże. No obstawiam, liczmy 3 złote. Około 70-65 mniej więcej. Zobaczymy. Bo kto tu rozdaje za darmo żarcie na ulicy? Pff, nie ma czegoś takiego. Koniec odcinka na napisach końcowych, na karcie końcowej. Gole brodę dzisiaj z okazji nowego roku. Także czekajcie do końca. Słuchajcie, odebraliśmy właśnie zamówienie. Pani je przyniosła. I ku mojemu zdziwieniu są to aż dwie takie wielkie torby. Obstawialiśmy jedną, co? Ty obstawiałaś jedną. Ja obstawiałam jedną. Natomiast ile tych cheeseburgerów jest? Myślę, że jakieś 60 około. Nie będziemy ich nawet liczyć. Torby cheeseburgerów, proszę. O, dwie wypełnione cheeseburgerami, dobra. Musimy je trochę chronić, żeby nie uciekło ciepło. I teraz tak, idziemy obdarować tym ludzi i życzyć im szczęśliwego nowego roku, szczególnie tym, którzy dzisiaj w Sylwestra pracują niestety, bo są tacy. Może gdzieś na stację, do maka, do ludzi, którzy teraz stoją w drive. Będziemy życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku i Wam też.
Teraz najtrudniejsze zadanie w moim życiu. Będziemy to rozdać. Dzień dobry, szczęśliwego nowego roku. To dla pana ode mnie. Z okazji szczęśliwego nowego roku. Proszę bardzo, jeszcze świeże, dopiero wcześniej. Poważnie! Dzień dobry, szczęśliwego nowego roku, proszę bardzo. To ode mnie, przed chwilą kupione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęśliwego nowego roku. Program kameralnie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, chciałem życzyć pani szczęśliwego nowego roku, proszę bardzo. Ojeju, dziękuję. Przed chwilą kupione, proszę. Dziękuję. Proszę bardzo, to dla pani. Dziękuję. Pozdrawiam, do widzenia. Dzień dobry, szczęśliwego nowego roku, proszę bardzo. Dzięki. To dla pana. Pozdrawiam. Proszę jechać. Odcinek może nie charytatywny, bo ludzie nie są potrzebujący, ale przynajmniej jakiś dobry uczynek w tym jeszcze 2016 roku. Miły gest. I szczęśliwego nowego wam życzę. Po cheeseburgerze. Za darmo? Tak. Za darmo to nie chcę. Nie? Nie, on nie chce. Dobra, ja chcę, bo ja cię oglądam i subuję. Tak? No. No to jak jeden nie subuje, to skorzystajcie, no. Nie, co? Nie. No to jeszcze nie mówię. No to weźcie więcej, no. Dobra, dawaj. Ale mam przebyć, nagrasz? No, ale trzyma. Proszę? To nagrasz mnie jak jem? Nie, nie. To jest wszystko nagrywane, ja pier... Dzień dobry. Może by pan chciał cheeseburgera darmowego, bo mam ich tak dużo, że muszę je rozdać. No, chętnie przyjmę. Szczęśliwego nowego roku, proszę bardzo. Jeszcze ciepły. Siema, może chcecie cheeseburgera? O, kameralnie. No, siema. Siema, kimkolwiek jesteście. A co? No to jest youtuber stary, oglądam twoje wszystkie filmiki na temat, no właśnie, odgrzewiania. No i tak dalej, ja cię, ziomeczku, nie znam, ale cheeseburgera nie wezmę, bo jestem kurwa na diecie, ale daj mojemu ziomeczkowi. O, dziękuję bardzo. Dwa. Będziemy na YouTube. Dzięki. Jak chcecie więcej, to mogę wam jeszcze dać. Nie, jest te cheeseburgery, puszczu. Zrobisz chory. Ja z siłowni dopiero wróciłem. Masz trzy. No. Na masę. No, na masę. Dzięki, na razie. Na razie, dam cheesy za darmo. Dzięki wielkie. Szczęśliwego nowego roku. Siema. Dzień dobry. Można? Może by pani miała ochotę na darmowego cheeseburgera? Bo mam za zadanie jej rozdać. A wszystko z nimi w porządku? Proszę? A wszystko z nimi w porządku? Wszystko z nimi w porządku. Przed chwilą je kupowałem. Mam w oryginalnej torbie z McDonalda. Dokładnie za 200 zł 50 cheeseburgerów. Z okazji tego, że nagrywam film na YouTube'a. Aha, to nie. Ale nie będzie widać, nie. Kamera jest tam, więc nie będzie pani widać. Dobrze, no to dziękuję, mam nadzieję, że nie będzie widać. Proszę bardzo, mam. Nic nie będzie widać, proszę. Może pani ma kogoś jeszcze w samochodzie, komu mógłbym to dać? O, no to jeszcze, bo ja mam jeszcze ich bardzo dużo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęśliwego nowego roku. Do widzenia. Ja jem te cheeseburgery na co dzień, jak mi dajecie. Proszę, tak z okazji nowego roku, szczęśliwego nowego roku. W Wigilię lepiej chyba, co? Okay, do widzenia, szczęśliwego nowego roku. Tak. Tak, kameralnie taki kanał. No, widziałam. Dobra, dzięki. Dzięki, do widzenia. Pani mi uciekła, proszę bardzo, szczęśliwego nowego roku. O Jezu, naprawdę nie mogę, dziękuję. Ale proszę. Dziękuję bardzo. Od firmy na mój koszt, dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Siema, może macie ochotę na darmowe cheeseburgery? Tak. Cześć. Dzień dobry, może autograf? Można, ale weźcie ode mnie też po cheeseburgerze. A tutaj jest ten? Kameralnie, dzień dobry. Mhm. Kamil! Może autograf? No jasne. Dobrze. I jeszcze kolega niech weźmie. Tylko nie mam kartki, ani tylko PiSu. No to zdjęcie. Może kolegi? No pewnie. Nie można Kamila przekonać, żeby przyszedł tutaj. Nie chciał, speniał. Dobrze, nieważne. To dla ciebie. Szczęśliwego nowego roku. Kochani. Zapomniałem o tobie w tym całym rozgardiaszu. Tak? A akurat mi jeden został. A, dobra. Pamiętajcie, żeby nie jeździć po pijaku w Sylwestra. To jest nasze przesłanie. I mam nadzieję, że oglądacie to teraz na przykład na jakiejś domówce i siedzicie sobie przy czymś tam, przy Piccolo na przykład oczywiście i oglądacie ten film. A jak nie, no to jutro. I szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo. To był ten Roulette Challenge. Okazało się, że tych cheeseburgerów jest dokładnie 50, bo kosztowały po 4 zł. Magda też dostała. Nie, że o niej zapomniałem, bo tak jak mówiliście zawsze, ona nagrywa, a ty potem jaki ty jesteś cham i nic jej nie dasz w ogóle. A ona tak za darmo jakiś murzyn robi. Spokojnie dostała. Dziękujemy bardzo. To był program Kameralnie i wchodźcie na Facebooki, bo mówiłem wam, że tu będę. Kilku widzów się załapało. Instagramy. Snapchaty, to wszystko macie w opisie. Zachęcam i zapraszam.
bo dużo tam się dzieje i dużo możecie się dowiedzieć poza YouTube'owo. No i przesyłajcie, udostępniajcie ten film, niech będzie jak najwięcej łapek w górę, żebyśmy szybciej zrobili tego Roulette Challenge za 1000 zł. Dzisiaj było tak pobocznie, ale ja wiem, że ten główny nad nami wisi, więc spokojnie. Dziękujemy bardzo za dzisiaj i żegnamy się. Cześć. Szczęśliwego nowego roku, pa pa! Wszyscy za to chcieli mnie zobaczyć do... Może być pół? Nie, co ja robię teraz? Nie. Pół roku nie odrośnie. Subskrybujcie. Proszę. Lajki, lajki, lajk. I widzimy się w następnym filmie.